Przygotowania były, myślę, owocne. Graliśmy dwa sparingi. Szczególnie w ostatnim okresie mieliśmy dużą frekwencję na treningach, dlatego liczę, że i te sparingi, i te treningi dadzą efekt w postaci dobrego meczu jutro, za tydzień i w sumie w każdym kolejnym tygodniu będzie jeden mecz. Drużyna się troszkę pozmieniała, mamy trzy osoby z pierwszego składu odeszły na zasłużoną emeryturę, skończyły studia, a jedna najlepsza zawodniczka z zeszłorocznego sezonu złapała niestety kontuzję, ale przyszły nowe dziewczyny z pierwszego roku, dlatego liczę, że wkomponują się w skład i zagramy porządny mecz jutro i kolejne. Na razie krok po kroku, pierwszy cel, wyjście z grupy w pierwszej czwórce i to nam da ciekawą rundę zimowo-wiosenną. Najważniejsze, żeby znaleźć się w tej czwórce i grać dalej w play-off. Jeżeli porządnie zagramy w lidze, to myślę, że powinniśmy do tych awansować i to jest nasz cel główny. Najbliższy mecz gramy jutro z AWF-em. Wynik meczu mam nadzieję korzystny.